Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na informacje dnia. Do rozpoczęcia ciszy wyborczej przed drugą turą wyborów samorządowych pozostało niespełna dwa dni. Prezydenci największych miast, m.in. Warszawy, Gdańska i Wrocławia, którzy ubiegają się o reelekcję, próbują umocnić swoje poparcie. Jednak spotkania twarzą w twarz z mieszkańcami nie zawsze należą do przyjemnych. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz próbuje wykorzystać każdą okazję, aby się wypromować. Ostatnio w klimacie świątecznym rozpoczęła zbiórkę żywności dla potrzebujących oraz zaprezentowała nowe iluminacje w stolicy. Oczywiście tak jak zwykle będzie świąteczna atmosfera. Jednak spotkania z mieszkańcami na ulicach Warszawy nie są już tak przyjemne dla Hanny Gronkiewicz-Waltz. Pani spotyka się tylko tak, żeby jako lansować się, wie pani o tym? Ale chodzi o sam fakt, proszę pani, że trzeba się wziąć za ludzi, bo jest... W Warszawie jest bardzo dużo biednych ludzi, wie pani o tym? Nie mają na komunalne mieszkania i taka jest prawda. Niech pan też to słyszy i wszyscy tu po kolei, wie pani? Bo nikt pani w żywe oczy tego nie powiedział. A ja pani to mówię jako Warszawian. Pani mi podwyższyła, bo ja płaciłem za Kaczyńskiego 540, a teraz płacę 960. W niedzielę Hanna Gronkiewicz-Waltz zmierzy się z Jackiem Sasinem. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości otrzymał wczoraj poparcie Piotra Guziała, który nie dostał się do drugiej tury wyborów. Z trudną rzeczywistością musiał się ostatnio zmierzyć również prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz, popierany przez Platformę Obywatelską. Przed debatą wyborczą wrocławski przedsiębiorca przypomniał prezydentowi o nieprawidłowościach związanych z budową stadionu miejskiego. Ja miałem 150 ludzi na stadionie. Doskonale pan wie, ja się podkreślam w stadionie. Pracowałem po 20 lat dobę. Oszukano mnie na 2 miliony złotych, co pan wie. Moja córka skończyła studia we Wrocławiu. Do końca życia będzie spłacała długi stadionowy. Budowę stadionu we Wrocławiu skontrolowała Najwyższa Izba Kontroli, która ujawniła nieprawidłowości na kwotę ponad 313 milionów złotych. Na budowie stracił nie tylko Skarb Państwa i miasto, ale także firmy, które budowały arenę. Wiele z nich do dziś nie otrzymało pieniędzy. Firma Acel 4 miliony 800. Firma ANP Rybak 1 500 plus VAT. Proszę pana, firma Kopel, wszystkie po kolei, ile pan ma wymienić? Pan o tym nie wie, pan wie o tym, pan się z nami nie chciał spotkać. We Wrocławiu Rafał Dudkiewicz w drugiej turze zmierzy się z Mirosławą Stachowiak-Różecką. Kandydatka Prawa i Sprawiedliwości otrzymała poparcie Kongresu Nowej Prawicy oraz SLD. Z kolei w Gdańsku o reelekcję walczy Paweł Adamowicz, którego poparł sam były premier Donald Tusk. Dzisiaj z przekonaniem namawiam każdego, żeby głosować na Pawła Adamowicza przed tą drugą rundą, bo bardzo chciałbym pewnie tak jak i wy, żeby Gdańsk dalej zmieniał się w taki sposób jak do tej pory. Równocześnie media ujawniły, że prezydent Gdańska rozpisał przetarg, w którym sam wystartował. Chodzi o prowadzenie sekretariatu Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Jako jedyne do przetargu stanęło Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitarny, którego prezesem zarządu jest Paweł Adamowicz. Za 2 tygodnie pracy organizacja ma zarobić prawie 700 tysięcy złotych. Nie wyobrażam sobie, jaki byłby szum w Polsce, gdyby ktokolwiek z Prawa i Sprawiedliwości ogłosił przetarg, który sam wygrywa i gdyby okazało się, że za 2 tygodnie miałby zarobić 10 tysięcy złotych. To byłoby coś, co byłoby czołówkami wszystkich gazet, wszystkich wiadomości ogólnopolskich. Tymczasem w Gdańsku mamy sytuację taką, że prezydent ogłasza przetarg, później wygrywa stowarzyszenie, na czele którego stoi ta osoba, który ten przetarg ogłosiła. Paweł Adamowicz z Platformy Obywatelskiej będzie walczyć o fotel prezydenta z posłem Andrzejem Jaworskim. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości otrzymał poparcie Kongresu Nowej Prawicy w Gdańsku. Do sądów wpływają kolejne wyborcze protesty. Dotyczą one m.in. pomylonych kart, podejrzenia fałszerstwa oraz niszczenia protokołów. Są też wnioski o ponowne przeliczenie głosów i unieważnienie wyborów. Parlamentarny Zespół do Spraw Obrony Demokratycznego Państwa Prawa zaprezentuje dziś raport dotyczący wyborów samorządowych w świetle standardów europejskich. W całym kraju przybywa protestów wyborczych. Kolejny wpłynął do Sądu Okręgowego w Ostrołęce. Dotyczy on miejscowości Pokrzywnica. Mieszkańcy informują, że protest ten nie będzie opierał się wyłącznie na nieprawidłowościach związanych z instruowaniem, na kogo należy oddać głos, które objęło około 50 mieszkańców Domu Pomocy dla Bezdomnych. Opisane zostaną również inne niepokojące przypadki związane z wyborami, w tym szykanowanie mężów zaufania pracujących dla politycznych przeciwników dominującego w gminie PSL-u. Mieszkańcy Pokrzywnicy sygnalizują również problemy
problemy z dostępem do zbiorczych wyników głosowania dotyczących ich gminy. W Polskim Punkcie Widzenia poseł Krzysztof Szczerski mówił, że wszystkie przesłanki wskazują na to, że wyniki zostały sfałszowane na różnych etapach. Takich rzeczy drobnych jak niepoliczone głosy na Prawa Sprawiedliwość w wielu okręgach, jak brak wydrukowanych list Prawa Sprawiedliwości w książeczkach sejmikowych i SLD też w różnych województwach, no po incydenty dotyczące samego przebiegu wyborów, nawet tego, że komisje wyborcze bardzo często, ponieważ nie mogły doczekać się na naprawę systemu, po prostu wychodziły z lokalu, czego zabrania kodeks wyborczy, bo powinny de facto przebywać tydzień non-stop, nie wychodząc z tego pokoju, w którym my głosowaliśmy, aż czekając, aż system się naprawi. Tego w ogóle nie było, więc te karty zostawały bez jakiegokolwiek dozoru. Te wybory pokazują nam nieudolność rządu oraz prawdziwy obraz państwa, w jakim żyjemy, dodał parlamentarzysta. Polacy niestety przekonują się po tych wyborach jeszcze bardziej do tego, że w państwo nie mogą ufać, w państwo nie mogą wierzyć, ale zaczyna mi to państwo być obojętne. I to jest rzecz najgorsza. Tak? Jeśli Polacy uznają, że owszem, widzą nieprawidłowości, ale przerodzą to w żart albo w obojętność, to jest jeszcze gorsze, niż gdyby mieli przeciwko nam protestować. Z kolei Parlamentarny Zespół do Spraw Obrony Demokratycznego Państwa Prawa zaprezentuje dziś raport dotyczący wyborów samorządowych w świetle standardów europejskich. Posłowie zajmą się dziś także sprawą zatrzymania przez policję dwóch dziennikarzy w siedzibie PKW, którzy relacjonowali okupację tego gmachu przez osoby protestujące w sprawie wyników wyborów. Obecnie w sprawie dziennikarzy toczy się proces w warszawskim sądzie. Czy Instytutowi Pamięci Narodowej grozi wygaszenie pionu śledczego i zaprzestanie ścigania komunistycznych zbrodniarzy? Jak informuje nasz dziennik, Rada IPN chce ograniczyć liczbę prokuratorów i przesunąć ich do pionu lustracyjnego. Argumentuje to niezadowoleniem z działalności pionu śledczego Instytutu. Rada Instytutu Pamięci Narodowej krytycznie ocenia działalność pionu śledczego IPN. Uważa, że sposób oraz tempo realizacji polityki ścigania pozostawiają sobie wiele do życzenia. Według Rady prokuratorów cechuje niska efektywność. Poza tym wiele śledztw trwa zbyt długo, ponad 3 lata, a uzasadnienia umorzonych śledztw wskazują na to, że prokuratorzy nie dysponowali odpowiednią wiedzą historyczną. Z tymi zarzutami zdecydowanie nie zgadzają się śledczy, zarzucając członkom Rady gołosłowność i tendencyjność oraz brak uwzględnienia specyfiki śledztw. W swoim obszernym stanowisku podkreślają, że prowadzone śledztwa dotyczące zbrodni komunistycznych służą nie tylko pociągnięciu sprawców do odpowiedzialności karnej, ale również wszechstronnemu wyjaśnieniu okoliczności tych zbrodni. Zwracają uwagę, że obciążenie sprawami w analogicznych jednostkach prokuratury cywilnej jest dużo mniejsze niż w Instytucie. Rada postuluje jednak ograniczenie liczby prokuratorów i przesunięcie ich do pionu lustracyjnego. To z kolei, jak alarmuje profesor Mieczysław Ryba, były członek Kolegium IPN, może stanowić pierwszy krok w kierunku wygaszenia pionu śledczego, a w perspektywie do zaniechania rozliczania wielu zbrodni popełnionych przez funkcjonariuszy systemów totalitarnych. Czy były minister transportu Sławomir Nowak odpowie za składanie fałszywych oświadczeń majątkowych? Wyrok w tej sprawie zapadnie dziś przed Sądem Rejonowym Warszawa-Śródmieście. Prokurator domaga się uznania winy Nowaka i 20 tysięcy złotych grzywny. Sławomir Nowak, poseł i były minister transportu w rządzie Donalda Tuska, aż 5 razy zapomniał wpisać do oświadczenia majątkowego zegarek, który według wartości rynkowej miał kosztować 30 tysięcy złotych. Nowak tłumaczył, że nie wpisał, bo nie wiedział, że to trzeba zrobić. Nosiłem, nigdy nie ukrywałem, używałem. Pozostawałem w stanie wiedzy, świadomości, przekonania, że nie trzeba tego zrobić. Zegarek, jak przekonywał, to prezent od żony i rodziców. W poniedziałek sąd zamknął proces Nowaka. Prokuratura domaga się uznania jego winy i 20 tysięcy złotych grzywny. Przeprowadzone postępowanie sprawdzające potwierdziło wstępne podejrzenie za akt oskarżenia. Ja wnoszę o uznanie oskarżonego winnym popełnienia zarzucanych mu czynów. Obrona i sam Nowak chcą uniewinnienia. Dzisiaj stoję przede wszystkim już bez immunitetu przed moim państwem, jako człowiek, który ma prawo popełniać błędy i się z nich podnosić, jak każdy, ale przede wszystkim człowiek, który ma o sobie przekonanie, że nie jest przestępcą. Dlatego proszę Wysoki Sąd o uniewinnienie.
Cieniem na polityczną karierę Nowaka kładzie się nie tylko afera zegarkowa. O byłym już dzisiaj prominentnym polityku Platformy Obywatelskiej głośno było także przy okazji afery Skam Media i afery taśmowej. Ksiądz Mateusz Dziedzic, który został uwolniony z rąk porywaczy w Republice Środkowoafrykańskiej, jest wdzięczny za modlitwę oraz działania władz. Kapłan został uwolniony wraz z innymi 15 zakładnikami. Polski kapłan został uprowadzony z misji w Babouła w Republice Środkowoafrykańskiej w nocy z 12 na 13 października przez członków tzw. Demokratycznego Frontu Ludu Środkowoafrykańskiego. Rebelianci w zamian za księdza domagali się uwolnienia swojego przywódcy, który przebywa w więzieniu w Kamerunie. W negocjacje z porywaczami włączyła się strona kościelna oraz przedstawiciele władz Republiki Środkowoafrykańskiej, Kamerunu, Konga oraz Polski. Zakończyły się one sukcesem. Polski kapłan oraz 15 innych zakładników zostało uwolnionych. Trafili do szpitala w stolicy Kamerunu. W tym momencie minister zdrowia, który otrzymał bezpośrednie instrukcje od prezydenta, objął opieką wszystkich zakładników, tak aby mogli odzyskać zdrowie. Ksiądz Mateusz Dziedzic czuje się dobrze i dziękuję za wsparcie, które otrzymał. Wiele się modliliśmy i słuchaliśmy Słowa Bożego. To, że byliśmy razem, to była nasza siła. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy pracowali, aby nas uwolnić. Dziękuję. Polski kapłan ma spotkać się z prezydentem Konga w Brazzaville. Obecnie trwają zabiegi, aby jak najszybciej mógł wrócić do Polski. Górale z Podhale uczcili pamięć zmarłych muzyków. Okazją do tego były organizowane rokrocznie muzykanckie zaduszki. Góralskie spotkanie połączone ze wspomnieniem zmarłych ważnych dla Związku Podhalan od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem, również wśród najmłodszych. Listopad to miesiąc, w którym w sposób szczególny wspominamy naszych bliskich zmarłych. Okres ten na Podhalu celebrowany jest wyjątkowo, czego potwierdzeniem mogą być muzykanckie zaduszki, stanowiące nieodzowny element podhalańskiej tradycji. Pomyślunek był taki, żeby z okazji tego takiego okresu, takiego dość martwego, smutnego, listopadowego i tak dalej, żeby poprzypominać, pozwacować muzykantów tych, którzy tu żyli, którzy grali, którzy byli znani, no i no choć raz do roku, bo jest tak na tym świecie, że jednak ludzie zapominają. Wspominamy wszystkich muzykantów, którzy grawali tu na Podhalu, a pominęli się i grają teraz Panu Bogu i Jego aniołom. Myślę, że wspominamy przez to i goroli, którzy już nie grają tutok z nami, ale pokazujemy tej młodzieży właśnie jak dawniej się growało, bo teraz tutok, jak widzimy, coraz więcej młodych ludzi się zbiera, ale między innymi mamy tu takich, co już pewnie blisko 9 krzyzyka mają, czyli 90 roków mają na karku i też przyszli zagrać. I jak widzicie, opierał się okulce, ale powiedział, że on na tych zaduskach musi zagrać, bo nie wiadomo, czy nie są to już jego ostatnie zaduski. Jak co roku góralskie spotkanie zainaugurowała uroczysta msza święta w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża. Po Eucharystii przyszedł czas na złożenie przysięgi przez nowych członków Związku Podhalan. Patrzony w krzyżki sztandar, uroczyście ślubuje. Następnie uczestnicy muzykanckich zaduszek przeszli pod pomnik jednego ze zmarłych muzykantów, by złożyć kwiaty. Po czym udali się do karczmy. Witajcie Zyćka w karczmie Mostowego i jego pierwszej i ostatniej Pawy Bożenki. Przyklaśnijmy im! Muzykanckie zaduszki to doskonała okazja nie tylko do tego, by wspominać zmarłych muzykantów, ale także do tego, by kultywować podhalańską kulturę, przekazywać ją szczególnie młodemu pokoleniu. Myślę, że tak jak przekazuje się tradycje muzyczne, tak samo my przekazujemy te tradycje kulturowe i tradycyjne rzeczy, które związane są ze Związkiem Podhalan, bo Związek Podhalan, trzeba powiedzieć, działał na wielu płaszczyznach, między innymi na tej, żeby uczyć młodzież i śpiewu, i tańca, i gry. Niejno, jak widzicie tu potem, na skrzypcach, na basach, bajno jest na innych instrumentach.
A zainteresowania wśród młodych w tej kwestii nie brakuje. Tata na skrzypca gra i ogram, a ogólnie lubię to robić. Naprawdę. Od 7 lat chodzę do szkoły muzycznej w Zakopanem, ale po góralsku uczę się od niedawna. To jest coś lepszego niż hobby. To jest po prostu wrodzone, urodziliśmy się w górach. Tym żyjemy. Muzyka jest, że tak powiem, płynie we krwi. To jest coś wyższego. I grane dla najwyższego, co jednogłośnie podkreślają górale. I to wszystko w tych informacjach dnia. Dziękuję za uwagę. Na kolejne zapraszam o 16:00. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Julita Przyczka. W naszym programie czas na prognozę pogody. Sporo opadów deszczu dziś w zachodniej Europie, a także w Grecji. Mokro również w Polsce. Na pozostałym obszarze słonecznie, przejściowo więcej chmur. W Moskwie minus 5 stopni Celsjusza, w Paryżu około 12, a w Rzymie blisko 18 kresek powyżej zera. Tak przedstawia się prognoza pogody dla Europy, a teraz kilka słów o warunkach pogodowych w kraju. W ciągu dnia na wschodzie i północy zachmurzenie duże. W rejonie Mazur, Mazowsza, Podlasia, a także Lubelszczyzny może popruszyć słaby śnieg, a na wybrzeżu deszcz. Więcej pogodnego nieba na zachodzie i południu Polski. Temperatura od minus 4, minus 3 stopni na wschodzie do 3-4 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany ze wschodu. Ciśnienie wyniosło około 1025 hektopaskali i powoli będzie rosnąć. Dobrego popołudnia.